Witajcie wszyscy moi przyjaciele. Naprawdę postaram się zrobić krótki taki filmik, nie wiem, 10 minut, 15, aby powiedzieć to, co jest najważniejsze w tej krótkiej prezentacji. I chciałbym Wam tutaj pokazać amerykańską firmę, która działa 5 lat na rynku, ma biuro w Miami, czyli tutaj, gdzie mieszkam, gdzie mogę to sprawdzić. Jest to firma 100% legalna, 100% transparentna i zajmuje się wycieczkami, tymi wielopiętrowymi statkami, tak zwanymi cruisami. Największy taki na przykład statek ma aż 18 pięter. Są to tak zwane pływające miasta, gdzie praktycznie ktoś wsiada na pokład tego statku i wszystko tam po prostu ma. Wszelkie posiłki są wliczone w cenę, tam po prostu są parki rozrywki, kino, wszystko po prostu jest. Jest to luksusowe, ogromne pływające kurorty. I teraz może... A może się tutaj krótko zaloguję. Zaloguję i pokażę przykłady właśnie takich dostępnych tutaj rejsów. Jest cały świat. Alaska, Australia, Karaiby, Morze Śródziemne, Bałtyk, Skandynawia, Wielka Brytania. Jest w ofercie powyżej 5000 cruise'ów, czyli tych rejsów, powyżej 5000 do wyboru. Do wyboru, jak to się mówi, to, co komu odpowiada, czy lubi tropiki, czy lubi po prostu inne tereny. I teraz może pokażę kilka dosłownie slajdów na prezentacji, którą tutaj mam przygotowaną. OK. I tu właśnie na tej prezentacji mam przykłady cen, które nasza firma oferuje. Są takie trzy wybrane tutaj, powiedzmy, rejsy. I na przykład to pierwsze to są cztery noce na rejsie po Karaibach. Punktem takim startowym jest Miami. Wiadomo, w tym przypadku ktoś do tego Miami musi dolecieć. Ale zobaczcie, ekskluzywny rejs, 4 dni, 4 noce. I tam wszystko jest wliczone, jedzenie, rozrywki, wszystko. Po prostu jest super, bo kolega był, ja zresztą, ja to znam, bo ja mówię, ja tutaj mieszkam. Kosztuje to $189. To sobie proszę po prostu przemyślcie, jeżeli teraz jest połączenie lotnicze Warszawa-Miami, mówię, jest to dobra cena, $189, bo gdziekolwiek na wakacje pojedziemy, czasami za hotel, tylko za hotel, za jedną noc płacimy tyle. 7 nocy na przykład po Morzu Śródziemnym i tutaj punktem startowym jest Bari we Włoszech. 7 nocy, 7 dni, 7 nocy po Morzu Śródziemnym. To kosztuje $649. 3 noce po Ameryce Południowej, tutaj punktem startowym jest Brazylia, $690. To są, mówię, przykłady cen. Przykłady cen. Teraz mamy tutaj dwie możliwości, tak naprawdę trzy możliwości. Bo pierwsza możliwość, można być klientem, czyli można sobie po prostu odkładać miesiąc w miesiąc na taki wybrany rejs, gdziekolwiek on jest z tej oferty, która jest możliwa. I my
płacimy abonament miesięczny $100 i te pieniążki kumulujemy już po płaceniu abonamentu na pierwszy miesiąc, po 14 dniach już możemy skorzystać z pierwszej oferty. Ale bardzo duża zaleta tutaj polega na tym, że jeżeli ja płacę miesięcznie $100 i to nie jest na stronę internetową, to nie jest na cokolwiek, to są pieniądze, które ja wykorzystuję, ja na swój wybrany rejs. Jeżeli ja w danym miesiącu wpłacę $100, firma od siebie mi daje $100. Tak zwane to są dolary rejsowe. Te dolary mogę wykorzystać na wybrany rejs. Czyli zobaczmy, jeżeli ja w ciągu roku skumuluję $1200, od firmy mam 1200, czyli ja mogę przeznaczyć na dany rejs $2400. Podałem ceny, jakie tu są przykłady cen, także tak naprawdę w danym roku można sobie odłożyć pieniążki i skumulować na 3 osoby, bo osoba, która ma licencję i ma ten abonament, ona może na pokład zaprosić 2-3 osoby, ile chce po prostu. I wiadomo, te osoby również płacą, ale na przykład żona ma 50% zniżki, wnuczki mają, czy dzieci 25% zniżki. Czyli mówię, w tym jednym abonamencie, które jedna osoba płaci, mogą praktycznie 3 osoby, 4 się na taki rejs wybrać. I teraz powiem tak, jeżeli ktoś sobie kumuluje te punkty, te dolary, czyli swoje własne pieniądze, oszczędza po prostu na przyszły rejs, gdziekolwiek on jest, na Karaibach, na Morzu Śródziemnym i nie ma czasu w danym roku wykorzystać tych pieniążków, to po prostu może za rok, może za 2 lata, może za 3 lata, te pieniądze nigdy mu nie przepadają i nie musi w danym roku mieć obowiązku skorzystać z jednego rejsu. Może sobie skumulować te pieniądze i może później 5 rejsów w ciągu roku. Są osoby, które kochają tą formę podróży, bo powiedzmy, jeżeli w sposób tradycyjny podróżujemy, trzeba się gdzieś bardzo daleko przemieszczać samolotem, to jest męczące, trzeba po prostu w tych korkach samochodowych potem się przemieszczać, a tu powiedzmy z Polski sobie ktoś jedzie samochodem, z pociągiem do Trójmiasta, wybiera sobie taki kruz gdzieś po Bałtyku, potem się przesiada gdzieś we Francji, do Hiszpanii, może nawet nie wychodząc praktycznie na ląd, tylko ze statku na statek, jeżeli ma oczywiście odpowiednią tutaj sumę pieniążków skumulowanych, można praktycznie zwiedzić cały świat. Ale mówię, to jest opcja. Klient to jest ten, który $100 płaci abonament na swoje własne rejsy. A może być osoba, która powie, no ja na przykład mi zdrowie nie odpowiada, czy mam pewne swoje zajęcia i nie mam czasu ani w tym roku, ani w przyszłym. Nie opłaca mi się po prostu kumulować tych pieniążków na przyszły rejs, ale mnie bardzo by to interesowało mieć takie własne biuro turystyczne, być agentem, mieć profesjonalną stronę internetową, wyszukiwarkę takich rejsów, to wtedy jest jednorazowa opłata na cały rok i nie ma opłat miesięcznych, jest to po prostu $195. I mówię, w pierwszym roku to wynosi $195, a w drugim roku już wynosi tylko $95. I mówię, możemy zarabiać, będąc agentem, można nawet nawiązać kontakt z biurami podróży. Mówię, jest to fantastyczna opcja. Można siedzieć sobie w domu, na spokojnie oglądać telewizję, nie inwestować jakichś ogromnych pieniędzy w infrastrukturę, w jakieś biura, mówię, w podatki. Można sobie po prostu to robić i
Jeżeli mówię, w przyszłości ktoś się na rejs taki zdecyduje, ten, kto już ma licencję, ale początkowo nie myślał o rejsie, w momencie, gdy zacznie płacić miesięczny abonament, oprócz tego, że jest właścicielem własnej agencji turystycznej, może również tutaj zniżkowo skorzystać z własnej oferty. Czyli mamy trzy tutaj opcje. Jest klient, jest partner i jest połączenie klienta z partnerem biznesowym. Trzy opcje po prostu. I teraz to jest, mówię tutaj, myślę, zrozumiałe. Są, mówię, fantastyczne oferty. Jest to bardzo ciekawa forma podróżowania. Tu jest to zrozumiałe, tego nie muszę tłumaczyć. Ale dla mnie jest tutaj bardzo silny punkt taki marketingowy dla osób, które pracują w marketingu. I ten punkt polega na tym, jeżeli ja, czy jako klient, czy jako partner biznesowy, jeżeli ja do biznesu zaproszę tylko 5 osób, które co miesiąc wykupią abonament miesięczny, tylko 5 osób, wtedy ja te wakacje mam za darmo, czyli ja nie płacę żadnego abonamentu miesięcznego i mogę tak naprawdę sfinansować wakacje dla 3 osób w roku. Tylko posiadając 5 osób, to może być nawet córka, to może być ktoś z rodziny, te osoby płacą abonament, ja mam to wszystko za darmo. Nie wykorzystam w tym roku, mogę wykorzystać za rok, za 2 lata, za 3 lata. I mówię, tu się zaczynają już pieniądze, bo jeżeli po punkt wyjścia mamy wakacje w cenie tańszej, punkt drugi, mogę mieć te wakacje za darmo i punkt trzeci, zobaczcie, tutaj jest tabelka dla tych osób, które mają więcej osób niż 5. Mają 30 osób na przykład. To jest taki pierwszy poziom kariery w tej firmie. To się nazywa dyrektor marketingu. Ma 30 osób, które płacą miesiąc w miesiąc abonament, a trzeba powiedzieć, że w tej firmie 95% osób płaci nie tylko systematycznie co miesiąc, ale płaci rok w rok, bo jak ktoś był na wycieczce, jest zadowolony, 90% osób przedłuża ten abonament. I mówię, jeżeli mamy 30 osób płacących ten abonament, ja już oprócz tego, że mam swoje wakacje za darmo, zarabiam pasywnie około $450 miesięcznie. I mówię, tu już widać pieniądze. Mówię, na dzień dzisiejszy najwyższy poziom tutaj awansu to jest tak zwana grupa zarząd dyrektorów. Te osoby, które są w zarządzie obok właściciela i wiadomo, to jest najwyższy poziom kariery. I mówię, jeżeli ktoś ma 5500 osób w grupie, które płacą abonament, a ci, którzy znają się na marketingu, wiedzą, że to nie jest ogromna grupa, bo w Amwayu na przykład, aby zarabiać duże pieniądze, trzeba było mieć 50 tysięcy ludzi. I mówię, tu na tym najwyższym poziomie zarobek pasywny, oprócz bonusów, ja mówię, to jest zarobek pasywny oprócz bonusów, jest $110 000. I mówię, my możemy abonament płacić w dolarach, w euro, możemy płacić w bitcoinie i zarobione pieniądze. Jeżeli ktoś nie lubi walut fiducjarnych, mówi, że euro może upaść, to mnie to nic nie daje, czy zarobię 100 tysięcy euro, to może otrzymać swoje pieniądze również w bitcoinie. Mówię, pierwsze to jest wakacje na ekskluzywnym statku w bardzo dobrej cenie. Po drugie, te same wakacje za darmo i trzeci punkt, to nie będzie dla wszystkich, dla tych, którym się to spodoba, możliwość zarobku dodatkowego. I tutaj jeszcze pokażę, oprócz zarobku pasywnego, tutaj jest wiele różnego rodzaju bonusów. Bonusy bezpośrednie,
bonus błyskawiczny, matching bonus, bonusy w dolarach rejsowych, bonus pasywny oraz bonusy przywództwa, bonus miesięczny za przywództwo oraz bonus globalny, czyli 5% całego dochodu firmy dzielone jest na liderów, którzy się do tego bonusa globalnego kwalifikują. I tu może jeszcze na sam koniec pokażę Wam właściciela. To jest Michael Hutchins. To jest bardzo znana osoba w Stanach Zjednoczonych. On był wiceprezydentem w organizacji Tony Robbinsa. Jeżeli sobie klikniecie w internecie, Tony Robbins to jest mówca motywacyjny, bardzo znana osoba. Zajmował się jego biznesem przez wiele, wiele lat. Również miał swój kanał telewizyjny Credibility Life, Dan and Bradstreet, można to po prostu sprawdzić, czyli jest po prostu celebrytą, jest osobą znaną, ale jest również bardzo dobrym, jest doskonałym biznesmenem, jest autorem bestsellerów, książek, które można wszędzie kupić na Amazonie, można go sprawdzić. Michael Hutchinson i tutaj są osoby, które z nim współpracują bezpośrednio, również te osoby można sprawdzić. Są to osoby transparentne i dla mnie tutaj takim również silnym punktem jest, że mój sponsor osobisty spotkał się z Michaelem na konferencji w Barcelonie, która była zupełnie niedawno i po prostu w Barcelonie mówiono o ekspansji tej firmy na rynek europejski, na rynek polski. Zna osobiście właściciela i po prostu ja dzięki temu mam te informacje z pierwszej ręki. Mnie to, mówię, osobiście przekonuje. Ja sam mam licencję, opłacam miesięczne członkostwo, skorzystam na pewno z rodziną na takiej ofercie rejsu i będę również starał się mieć ten rejs za darmo, dlatego tutaj, dlatego ten filmik, mówię, do Was jest skierowany, bo nie chcę powiedzieć, że robię filmik po to, abyście mi Wy pomogli po prostu sfinansowaniu wakacji, bo tu mówię, nikt nie pracuje dla nikogo. My sobie tak naprawdę wzajemnie pomagamy, bo mówię, będąc grupą marketingową, będąc grupą przyjaciół, którzy zajmują się biznesem, mówię, my sobie wzajemnie pomagamy. Jeżeli ja będę miał wakacje na przykład za darmo, czy jeżeli ja jeszcze coś dodatkowo zarobię, to ja wtedy Wam będę po prostu w stanie przekazać te informacje i Wam w bardziej przekonujący sposób pokazać, że Wy również możecie mieć wakacje za darmo i jeszcze zarabiać na tym. Ja mówię, ja zaczynam. Ja słyszałem o tym projekcie 2 miesiące temu, byłem wtedy zajęty. Tu jest osoba, którą znamy, liderka z Ukrainy, która jest w tym biznesie 2 lata, zarabia na dzień dzisiejszy 50 tysięcy dolarów i to mnie również przekonuje, bo firma jest dosłownie godzinę jazdy samochodem obok mnie i ja dopiero się dowiedziałem o tym 2 miesiące temu. I ja myślę, że możemy po prostu tutaj wspólnie coś zrobić, aby ta firma stała się jeszcze bardziej popularna, aby była jedną z, no, z czołowych firm w branży turystycznej. Wiadomo, jest tu ogromna konkurencja. Pod filmikiem jest link referencyjny. Jeżeli są pytania, jak się zarejestrować, sama rejestracja jest za darmo. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, nie wie, jak się zarejestrować, to proszę poprzez Skype'a, poprzez Facebooka, poprzez Zooma, telefonicznie można się ze mną skontaktować. Ja pomogę w darmowej rejestracji. Jeżeli sobie to przemyślicie, i dojdziecie do wniosku, że warto być klientem, że chcielibyście być partnerem biznesowym, ja pomogę w tym procesie, ja przekażę materiały marketingowe, ja dołączę do naszej polskiej grupy. Ja mówię,
wszystko zaczyna się od pierwszego kroku, a być może kolejny krok będzie taki, że nie tylko będziemy partnerami biznesowymi, może nawiążemy przyjaźnie osobiste, może się kiedyś jako grupa marketingowa, jako grupa przyjaciół na takim rejsie spotkamy, może sobie zrobimy jakieś, mówię, wspólne tutaj konferencje. Tu akurat mój sponsor mi powiedział, że mówię, pierwszy raz był na takim rejsie na Dominikanie, a teraz drugi raz się wybiera w okolicach grudnia i chce po prostu zorganizować urodziny dla swojego brata właśnie na takim ekskluzywnym statku gdzieś w okolicach Brazylii. I mówię, jest to ciekawy pomysł. Proszę, jakiekolwiek macie pytania, sugestie, uważacie, czy to jest dobry pomysł, czy wam się podoba, czy czegoś nie rozumiecie, proszę, kontaktujcie się. Ja mówię, ten filmik tylko będę wysyłał osobom, którym cokolwiek wcześniej wspomnę po prostu już w rozmowie bezpośredniej. To będzie prawdopodobnie pierwszy filmik, który nie będę publikował na Facebooku osobom, którym nic nie mówiłem na ten temat. Ja mówię, to będzie taka po prostu drugi etap mojej rozmowy z wami. A jak coś, to będziemy, mówię, robić kolejne filmiki, nagrywać w języku polskim, angielskim, w języku hiszpańskim. Trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie z ciepłej Florydy.